Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Tym razem proszę Państwa, drodzy telewidzowie, witam bardzo jesiennie, witam bardzo listopadowo, witam także bardzo zaduszkowo i uwaga, witam też w atmosferze zbliżającego się końca starego roku kościelnego i zbliżającego się nowego roku kościelnego, który rozpoczniemy już właśnie wkrótce, bo dokładnie rozpoczniemy 1 grudnia, o czym w następnym czasie i myślę, że podczas tego programu także chociaż w kilku zdaniach. Kochani, jest dzisiaj 10 dzień listopada, jest to 32 niedziela zwykła. Jak wiemy, miesiąc listopad to miesiąc, owszem, jesieni, to miesiąc tych szeleszczących liści, fruwających liści, tych fruwających ptaków rozkrzyczanych. To właśnie miesiąc tych porannych takich już mgieł, czy nawet przymrozków. Jest to miesiąc, który zmusza nas do takiej zadumy, do refleksji o przemijaniu naszego życia. Zresztą tego doświadczyliśmy, będąc na cmentarzach, czy to 1 listopada, czy 2 listopada, bądź też od 1 listopada do 8 listopada, bo wtedy mieliśmy tak zwaną oktawę zaduszkową. Jeżeli właśnie nawiedziliśmy pobożnie cmentarz, to mieliśmy możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który można było ofiarować za jedną osobę zmarłą. Myślę, że to uczyniliśmy i myślę, że jakaś tam osoba została przez nas uszczęśliwiona w wieczności i dla niej żeśmy przybliżyli spotkanie z Bogiem, bogatym w miłosierdzie, czyli osiągnięcie właśnie tego szczęścia, któremu na imię niebo, któremu na imię świętość. Kochani, dzisiejsza niedziela jest też niedzielą, która ma wymiar, że tak powiem, taki troszeczkę, no może nie tyle uroczysty, ile bardzo ważny, a mianowicie jest to 16 dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Jak wiemy, Kościół jest prześladowany od początku. Chrystus, jak się pojawił na ziemi, prawda, to był prześladowany, ganiano Jego, prawda, chciano Go schwytać, chciano Go pojmać, chciano Go zamordować, nie uczyniono to, ale to o tym tylko tak przy okazji. W każdym razie ten Kościół, do którego my należymy, oczywiście niekoniecznie tutaj u nas, naszej kochanej Polsce, kochanej ojczyźnie, ale w innych krajach on jest bardzo mocno prześladowany. Ludzie, którzy wierzą Chrystusa i którzy wierzą Chrystusowi, z tego powodu są bardzo mocno prześladowani, czasem nawet do cierpienia, a czasem nawet do śmierci. Właśnie, jeżeli chodzi o ten Kościół prześladowany, o taki właśnie dzisiejszy dzień, to trzeba zauważyć, że my dzisiaj właśnie łączymy się z Ziemią Świętą. Jak wiemy, Ziemia Święta, a więc Betlejem, a więc to miejsce urodzin Pana Jezusa, ojczyzna Pana Jezusa, tam właśnie dzieją się, że tak powiem, rzeczy bardzo trudne, bardzo, bardzo wojenne i jak wiemy, nie jeździmy na pielgrzymki do Ziemi Świętej czy na Bliski Wschód, no bo jest tam niebezpieczny. Dlatego też, kochani, dzisiaj modlimy się o to, żeby ci, którzy tam mieszkają, żeby ci, którzy tam żyją, żeby ci, którzy tam wierzą w Chrystusa i wierzą Chrystusowi, żeby byli szanowani, żeby ich nie dręczono dlatego, że mają taką, a nie inną wiarę. Modlimy się za nich i życzymy, żeby właśnie ten pokój jak najszybciej nastąpił. Jest to oczywiście, mam na myśli też miasto Betlejem, to miasto świeci pustkami. Jak nie było wojny, to wtedy oczywiście wielki ruch, no a oczywiście ten wielki ruch to ruch pielgrzymski. Owszem, ale także ruch ekonomiczny, prawda? No mam na myśli różnego rodzaju właśnie ten tak zwany handel turystyczny czy handel pielgrzymkowy. Tam tego nie ma, tam właśnie teraz jest pustka i właśnie ta pustka świadczy o tym, że ci ludzie doświadczają też z tego powodu różnego rodzaju przykrości, więc jesteśmy w solidarności z Ziemią Świętą. To właśnie czynimy i to potraktujmy też jako hasło tego 16 dnia Solidarności z Kościołem prześladowanym. Poza tym, proszę Państwa, jutro jest 11 dzień listopada. Jak wiemy, jest to święto narodowe. Jest to rocznica odzyskania niepodległości przez naszą kochaną ojczyznę. To jest już właśnie 106 lat temu, a więc 11 listopada roku 1918, wtedy nasza ojczyzna stała się wolna. Dlatego też jutro, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. Pomódl się za Polskę, pomódl się o pokój, ważny pokój w Ziemi Świętej, ten pokój na Ukrainie, ten pokój we współczesnym świecie, a także ten pokój w naszych sercach. On jest bardzo ważny, bo on właśnie też, jeżeli w naszych sercach istnieje, to istnieje w naszych rodzinach, w naszym środowisku i tam po prostu, gdzie powinien
winien istnieć. Dlatego ten jutrzejszy dzień, taki dzień pełny patriotyzmu, pełen miłości do ojczyzny, niech będzie okazją, owszem, do modlitwy za ojczyznę, do modlitwy za tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny, którzy oddali swoje życie, czy którzy z tego powodu cierpieli, żeby właśnie to wszystko jutro, że tak powiem, przez nas zostało zauważone. Niech Polska, nasza kochana ojczyzna, cieszy się wolnością i cieszy się dobrobytem, a jutrzejszy dzień niech będzie właśnie, jak powiedziałem, okazją do tego, żeby o tym pomyśleć i żeby w tej materii bardzo mocno zagłębić się. Proszę Państwa, no właśnie, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to 32. niedziela zwykła i gdy będziemy, też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa, wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów, rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewizorzy, właśnie Chrystus zwraca naszą uwagę, żebyśmy będąc otwarci na potrzeby naszych bliźnich, którzy takie potrzeby mają, żebyśmy byli otwarci w sposób szczery, w sposób naturalny, nie to, co nam spada, nie to, co nam niepotrzebne jest. No tym możemy się podzielić, to możemy oddać. To jest żadna ofiara, to jest żadna postawa taka charytatywna. Dajemy tym dajemy to, co jest nam bardzo potrzebne i dzielimy się tym, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Właśnie, żebyśmy poczuli, że my właśnie dając ofiarę, że troszeczkę to nas zaboli. Niech właśnie ten grosz wdowi zmobilizuje nas do myślenia, jak to jest u nas z naszą ofiarnością. Myślę, że źle nie jest, bo popatrzmy te postawy charytatywne, choćby powódź na południu Polski, czy jakieś inne różnego rodzaju nieszczęścia. Wtedy jesteśmy bardzo otwarci, wtedy nie tylko serce otwieramy, ale także otwieramy nasze portfele. Kochani, no wspomniałem, że zbliża się koniec roku kościelnego. Nastąpi to dokładnie w ostatni dzień listopada, a rozpocznie się właśnie nowy rok kościelny 1 grudnia. Jeszcze trochę czasu pozostało. W każdym razie, że chcemy już tej materii troszeczkę, że tak powiem, podywagować i zrobić pewnego rodzaju rachunek sumienia, jak ten rok upłynął, co my żeśmy w tym roku, kończącym roku, zrobili dobrego, a co żeśmy zrobili złego, za złe, przepraszamy Pana Boga, za dobro dziękujemy, a za zmarłych wciąż modlimy się, bo wciąż jesteśmy w miesiącu listopadzie i wołamy z nadzieją: wieczny odpoczynek raczymy dać Panie, a światłość wykoista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień listopadowy, tydzień wciąż zaduszkowy, o tym trzeba pamiętać. Zostańcie z Bogiem.